Cześć, siemanko, z tej strony Flynn i dzisiaj tak bardziej w kolejnym odcinku z GTA 3. Widzimy tutaj paczuszkę właśnie, jesteśmy bardziej na boisku. Mamy już 10. paczkę, pistol delivered to hideout. Czyli podejrzewam, że gdzieś nam dostarczono pistolecik. My teraz, jak już się pewnie domyśliliście, albo wam mówiłem, nie wiem, jesteśmy właśnie w parku. No i teraz misja tak bardziej od gościa z kibla. Gone fishing. There's a rat! We gotta shut him out permanently! He goes fishing out of his boat near the lighthouse on Portland Rock most nights. Steal a police boat! Make sure his backstabbing plans are sunk! I want him sleeping with the fishes, not eating them! No i dobra, no musimy zdobyć policyjną łódź. I najprawdopodobniej, no tyle mogę zdradzić, że... Radyjko wyłączymy. Tyle mogę zdradzić, że na pewno powrócimy do Portland. I dalej nie zdradzę, ponieważ szczerze to nie znam wszystkich misji w GTA 3. Więc co większość to tak naprawdę na żywca przechodzę. Bo nigdy ich po prostu nie grałem. Tak... taki paradoks. Autobusa nie biorę, bo i tak bym go zaraz stracił, więc no tak nie za bardzo. W następnej misji może sobie wezmę. No i teraz może tak gorzkie żale bym omówił. A mianowicie, no niestety pożegnanie z Google Plus. Miałem zrobić o tym filmik, ale byłem zbyt zajęty materiałem na temat YouTube'a, który zresztą cieszy się popularnością, a czy dobrymi ocenami tego... No powiedziałbym, ale też bym nie powiedział, ponieważ były też negatywne. No a co do Google Plus, to co niektórzy się cieszą, że tego nareszcie nie ma, a co niektórzy... co niektórzy no wręcz no cierpią z tego powodu, a co jeszcze inni są po prostu neutralni. No i teraz nie wiem, czy do tej misji będzie potrzebna broń, na wszelki wypadek ją zbierzemy, czyli tak naprawdę że tak powiem, jesteśmy na samym początku. No i dobra, no i teraz, że tak powiem, pójdziemy na hardcora, ponieważ zamiast tam wjechać, to po prostu skoczymy. Ba, a w ogóle da się tu wjechać? Cholera wie. Dobra, no to raz to przychodziłem i nie chcę teraz tutaj na hardcora skakać, więc po prostu sobie tak przejdę o zarąbiście i sobie po prostu do tej łodzi wskoczę. No i teraz musimy gdzieś popłynąć. Momentu, gdzie to jest?
Get to the lighthouse and Robot Race Partner. Dobra, czyli musimy znaleźć jakiś lighthouse. Człowieku, co za cfel? Czy to rybki? Nie wierzę. Nie wierzę w to. Biedne rybki. No a teraz no, będziemy musieli w takim razie go rozpierdzielić. O, shit. Fucking idiot. I wanna gonna die. Czy jak to tam szło? O, shit. Zapomniałem do Ammunition skoczyć, bo miałem poza odcinkiem skoczyć do Ammunition. Taki ciekawy paradoks. Ale dla chcącego nic trudnego, mam, zdaje się, pomysła. Okej, 15 tysięcy donate'ów, jest broń. No i dobra, no to w takim razie ja robię małe cięcie, przy okazji skoczę do Ammunition. A nie, zaraz, tego Patriota muszę wziąć, tylko że pamiętam, że tutaj się uruchamiała jakaś minimisja, więc trochę tak go odstawię. No, mimo wszystko i tak się uruchomiła. Patriot Playground. No dobra, no w takim razie misję tą poleję i po prostu... no i po prostu widzimy się za chwilę. Wreszcie po tylu... że tak powiem, w minutach poszukiwania znalazłem Ammunition. Jak pewnie wiecie, dorwałem jeszcze shotgunka od ponczusiowoza, czy jak to się tam wie. Cholera, to trochę zaczynam mówić jak Puchenstein. A z racji tego, że to kącik pozdrowień, to pozdrawiam. Dobra, no to jeszcze jedna tura i ruszamy na kolejną misję. Ale może najpierw tak zapiszę. Zapiszę grę. Tak swoją drogą to już mam jeden właśnie taki radiowóz, ale zastanawiam się, czy go nie wypierdzielić. A to pewnie o to chodziło, z tym, że broń jest dostarczona. Właśnie tutaj mi do chaty. No i teraz, który tutaj slot zapisu? Może będzie pierwszy, bo dawno na pierwszy nie zapisywałem. No i okej, okay, no. Teraz. A nie, zaraz, to ja mam Enforcera, czyli...
Nie mam radiowozu. A to nawet lepiej, to jednak nie, to jednak go nie wypierdzielę, zostawię go na szarą godzinę. Dobra, zobaczymy, co dalej da nam ziomek z kibla. Plaster Blaster. Aha, był kurde wściekły. Coś wspomniał o szpitalu, nie? To trzeba będzie kogoś ukatrupić. Ja to kurde czuję już głównie przez to, że jest pasek damage'u. Więc do hospitalu będziemy musieli się udać. A to karetka jednak. What the fuck? Ej, no momento. No i co ja mam teraz? Co ja mam teraz z nim zrobić? A, bo to, to trzeba go zniszczyć, nie? Czy jak to jest? Bo ja nie wiem już. Najpierw to ja bym musiał zgubić te gwiazdki. Bo te gwiazdki to tak trochę nieciekawie są. Nie, 10. 10% żyć! Nie! Dobrze, że zapisałem, kurde mać. Ja pierdzielę. Okej, no tak więc, jak już mówiłem, Enforcera użyjemy w... że tak powiem, na szarą godzinę, to i właśnie wybiła szara godzina i użyjemy teraz Enforcera. Nie powinienem się martwić, że go stracę, bo go i tak stracę. No ale przynajmniej wykonam misję. Dobra. Teraz jeszcze tylko... parę uderzeń. A to menda, kurde, skręca, ja pierdzie. Gdzie ty, kurde? No i dobra, no i teraz na razie zostawię tamtego trupa, wezmę jakieś, nie wiem, gwiazdki albo coś, albo zgubię gliny. Tak swoją drogą, to ja nie wiem, co z tym trupem zrobić. Zagnieść go? Czy co? Dobra, 10 tysięcy donate'ów. Przyznam się szczerze, że to trochę dziwna misja była. Myślałem, że stracę Enforcera, ale jednak okazał się dużo bardziej skuteczny niż przypuszczałem. Jadę go właśnie zapisać do garażu i zostały nam misje u Donalda Love, więc
tam się udamy. Dobra, tak więc dotarliśmy już na miejsce. Misja A Drop in the Ocean. In these days of moral hypocrisy, certain valuable commodities can be hard to import. On its approach to the airport tonight, a light aircraft will pass over the bay. It will drop several packages into the water. Make sure you pick them up before anyone else does. No okej, no w takim razie musimy zdobyć łódź. I to ja wiem, co to jest za misja. To ja wiem, co to jest za misja, ale szczegółów na razie nie zdradzę. Zdradzę tylko, że musimy zdobyć łódź. Jest to misja na czas, więc... no, że tak powiem, po tą łódź musimy się nieco spieszyć. Znowu musimy do Portland zajechać. Nieszczęsne Portland. Z czasem przestałem lubić w ogóle. Głównie ze względu na to, że mafia czyha na mnie, żeby mnie zabić. Właśnie tu se muszę kurde zapamiętać miejscówkę do Ammunition, bo jak pewnie wiecie, albo nie wiecie, bo będzie to w scenach wyciętych. Szukałem już tak 10-15 może minut, nie wiem, Ammunition. Tak więc no trochę nieciekawa sytuacja. Dobra, welcome to Portland. Kurde, no mam nadzieję, że zdążę. Już tam broni nie zbieram, bo broń to jest nieistotna w ogóle. Kurde, no zaraz. No zaraz, no. Ale Sabal, ja to nagrywam. Ciebie będzie słychać. Ty ogarnij siebie. O, no i właśnie będziemy tutaj musieli zebrać te pakunki tutaj. Niestety gwiazdki i tak będą. Trzy, cztery gwiazdki. Teraz, żebym tylko wiedział, gdzie są następne pakunki. To by było fajnie, bo niestety zgubiłem gdzieś ten samolot. Dobra, Staunton Island. Więc gdzieś tutaj powinny być pakunki. Jeszcze. Cholera jasna. O matko. O matko, kurde, no muszę zabrać jakiś szybki wóz. Żeby tam szybko dotrzeć. Może ta kurma będzie dobra.
Okej, dobra, już teraz będę na czas, ponieważ już sobie obcykałem całą mapę. Jestem już w Portland. No i teraz kurde znaleźć szybko łódź i będę przed czasem, więc no myślę, że będzie ciekawie. Jasna cholera. Teraz skok przeznaczenia nie da rady. Okej. Udał się skok. No i teraz czekamy, aż samolocik będzie po prostu gubił te pakunki. Dobra. Lecimy z koksem. Trzy, dwa, raz. Let's check package. Two stars wanted. Three stars wanted. Four. Kurde. Five. Six. No i teraz muszę paczuszki do tego Donalda Love. I myślę, że by to chyba było na tyle w tym odcinku. Tu jest jeszcze paczuszka, tak więc zbiorę sobie ją. To będzie taka dodatkowa do kompletu. No i dobra, pozwolę sobie to przyspieszyć, ponieważ przy tym to będę musiał się skupić. Okej. No to jesteśmy już na miejscu, misję wykonaliśmy, 10 tysięcy donate'ów. No i... No myślę tak, zapisać. Dzisiaj wykonaliśmy tak naprawdę sporą robotę. Trochę zabawy i śmiechu było. No... Jeżeli materiał... Momento. Co jest? To jest jeszcze misja z gościem z Kibla? No to skoro tak, no to w następnym odcinku sobie dokończymy w takim razie, bo... już tak swoją drogą, to ja nie wiem, czemu mi się na mapie nie pokazało wcześniej. Dobra, no to jeżeli materiał się spodobał, wstawcie lajka, jeżeli nie, zostawcie łapkę w dół, wstawcie jakiś miły komentarz, subskrybujcie kanał, wbijajcie na Discorda, no i zapraszam do wspomagania mnie za pomocą donate'ów. To by było na tyle, na razie. O, co ja kurde widzę, paczuszka? I hec.
No shit. Wsiadaj, Piotr. Kurde mać. Muszę jak najszybciej emigrować z tego Portland. Gdzie był ten ammunition? Kurde, no, gdzie on był? Ja pierdzielę. Tu mamy straż. To gdzie ammunition w takim razie? Gdzie jest kurde ta ammunition? Jest na pewno miejsce, gdzie nie jechałem, no. Kurde, no na pewno jest. No nie, no jeszcze tak sówka mi siadła, ja pierdzielę. I to... Taki klimat, kurde, w poszukiwaniu ammunition. Sebal, czy ty mógłbyś się kurde zamknąć tak do jasnej cholery? No co jest kurde? Zapisałem przecież grę. A wy co? Tutaj na mnie czyhacie? Co jest grane? Co jest grane? Thank you.